Boże Słowo minionej niedzieli sprowokowało mnie i młodych ludzi do bardzo ciekawej rozmowy. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To takie słowo wielkanocnego Kościoła, który wybudzony, umocniony przez zmartwychwstałego Jezusa zaczyna głosić Ewangelię. Młodzi ludzie kochają wolność. Myślę, że wielu z was dzisiaj, gdybym zapytał, co dla was jest ważne, no wolność. Rozumiemy ją jeszcze różnie, dobrze albo źle, ale nie będziemy dzisiaj o tym dyskutować. Ciekawe słowo. Słuchać bardziej Boga. Jak to jest? Jezus pokazał to bardzo prosto. Krzyż to nie jest łatwa sprawa. Ale Jezus wziął to wszystko, bo wziął nasze i przeniósł mocą miłości Pana Boga. I wygrał. Wierność, wolność, dwa piękne słowa. Zatrzymam się dzisiaj nad tym troszkę z wami, albo poproszę was, żebyście zamyśleli się. Bardzo często myślimy o wierności, że to jest tak, no trzeba coś zrobić, trzeba kogoś słuchać, trzeba coś wypełniać. Wszystko to brzmi jak męcząca sprawa. A Jezus proponuje coś bardzo pięknego. Paradoksalnie przemiana to właśnie coś takiego, że zawsze się rodzi od nowa, kiełkuje, zaczyna się. To jest rozwój. Pan powoduje przemianę w tym, że jest się mu wiernym, ale właśnie w takim sensie. Nie chodzi o literę, nie chodzi o przepis, nie chodzi o coś, że wykonamy. W zmartwychwstałym Jezusie i w tym młodym Kościele jest zawsze tak. Nie wiem, czy to się da tak zwyczajnie powtórzyć. Jedno się na pewno da. Wierność temu wszystkiemu, co Pan nam zadał, daje zwycięstwo, daje szansę. Chcę was zachęcić do takiego przeżywania zmartwychwstania. Jezus jest dzisiaj. Zmartwychwstały przychodzi obok. Zmartwychwstały daje siłę dzisiaj. Zmartwychwstały mówi, możesz być fajnie człowiekiem, pięknie. Dzisiaj, teraz, spotkać Jezusa. Chcę was zachęcić do tego. Jak? Może trochę modlitwy. Zastanówmy się, jak często jest tak. Wolny, wierny i tak pięknie rozmawiający z Jezusem człowiek. Mnie się wydaje, że to ciekawy stan, ciekawa propozycja i wygrane życie. Spróbujcie.